Darek, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z makijażem halloweenowym. Tak, wiem, ja nie umiem się malować i nie mam zielonego pojęcia, co mi z tego wyjdzie i w ogóle, czy coś z tego wyjdzie, ale pomyślałam, że jak wszyscy się teraz w to bawią, to przecież makijaż jest to nic innego jak forma zabawy, że kolorami, więc dlaczego miałabym nie spróbować? Przychodzę do Was oczywiście z kawą. Także zapraszam na kawę. Niam, 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 niam. Jedyne co mam, to już jakby przygotowaną twarz. Mam nałożoną bazę. Bazę dzisiaj nałożyłam z... Tadam! Z tego. O, tą bazę dokładnie. Czyli to jest baza z Clarins. Więc mam to na twarzy. Co jeszcze mam na twarzy? Oczywiście krem, bla, 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 bla. To nie muszę mówić. Aha, i peeling. Peeling mam już nałożony na usta. Jeszcze nie nałożyłam wypełniacza. To teraz to zrobię. Hialuronowy wypełniacz ust od Evaline Cosmetics. Mój po prostu ukochaniec. Mam nadzieję, że obraz na nim będzie skakał. Aczkolwiek dzisiaj by nam to nawet pasowało. W takim klimacie halloweenowym, żeby nam tutaj skakał obraz. Chciałam się z Wami przywitać maską, ale postaram się to zrobić tak, że przywitam się z Wami tym makijażem, który, jak mi się uda, to wykonam. Przygotowałam sobie jakieś totalnie rozsypane różne rzeczy. Nie chcę Wam nawet pokazywać, co tu jest, ale pokażę. Wybrałam paletkę tą z I Heart Revolution Dragon's Heart, gdyż zależy mi na fioletach, a tutaj właśnie one są przepiękne. Będę chciała zrobić coś właśnie w fiolecie. Dalej będę chciała użyć naklejki. Takie naklejki. Być może posłużę się I Heart Revolution tym takim pisakiem, jak się uda, jak będzie potrzeba. Mam jeszcze Kick-Ass Concealer. Czyli korektory z Soul and Glory. Evaline Cosmetics, znowu mam tutaj duo. Jeden do strobingu, czyli do rozświetlania. Drugi bronzer. Być może będę chciała sobie bardzo mocno zarysować kości policzkowe, ale to się okaże w praniu jeszcze. Dalej mam Essence Insta Perfect Liquid Makeup. Strong Matte Effect, Waterproof. Jest budowanie krycia. Bla, bla, bla. I to jest chyba coś, co dostałam, tak mi się wydaje, od Asienki. Także pierwszy raz użyjemy to. Jest to w odcieniu, słuchajcie, dość ciemnym, 60 Crazy Caramel, tak jak mówię, i może być za ciemny, ale do zrobienia makijażu dzisiejszego mi to nie będzie przeszkadzało. Dalej wzięłam sobie z Wet n Wild taki cień biały, bo będę chciała na początku nanieść go na całą powiekę. Nie wiem, co ja chcę zrobić, słuchajcie. Chcę powiedzieć, że I Heart Revolution i Evaline góruje. Taki fiolecik, ponieważ tak jak mówię, będzie fioletowe oko, więc być może będą fioletowe usta. Jeżeli sam tamten mi nie pomoże, to zmyję i dodam jeszcze tego. A to był fiolecik z Tutti Frutti 071 Candy Tint Balm ze Slika chyba, tak? Wiecie co? Tak, ze Slika. Albo czerwień, bo tak jak mówię, jeszcze nie wiem, jakie będę chciała usta. To jest moja piękna, soczysta czerwień. Najpiękniejsza, jaką miałam. I to jest Vivid Mua Luxe. To jest ta seria Mua Luxe. Vivid Lipstick Rocket. Tak się nazywa. No i do tego jeszcze mam jakieś kredki. Elizabeth Arden, tutaj mam Beautiful Color i to jest jakaś Java 03 i to jest taki brązik, nie wiem do czego będzie mi potrzebny, słuchajcie. Evaline Cosmetics, ale to chyba nie użyjemy, bo nie będzie mi za bardzo chyba tutaj raczej pasować, chyba że może troszeczkę, aby poszerzyć kontur ust, ale tak jak mówię, jeszcze nie wiem i to jest w kolorku, już Wam powiem, 18 Light Plum. Czyli taki naturalny. No i do brwi kosmetyk 3 w jednym i to chyba było z Evaline Cosmetics, aczkolwiek nic już tu nie widzę i nie chcę przekłamać, więc nie wiem. No i dobrze. I co? Zacznijmy od nałożenia. Czego? No oczywiście. Tutaj będę spoglądać, bo tutaj mam lusterko, a tu mam niestety, chyba że to jakoś posunę. Czekajcie. Zobaczcie, to jest naprawdę taki ciemny ten kolorek. No ale tak jak mówię, dzisiaj jest makijaż taki bardziej wychodny i bardziej taki instagramowy, czyli wiecie, do wrzucenia właśnie fotki na Instagrama. Nie wiem, co to z tego będzie, jeszcze w ogóle do tego dojdzie, że upublicznię ten filmik. To się dopiero okaże w praniu, czy nie wyjdzie lipa totalna.
Nie wiem nawet, ile mam go nałożyć. Wydaje mi się, że chyba już będzie trochę za dużo, bo no, on jednak jest ciemny i taki wpadający w żółć, co może nie do końca być dla mnie dobre. Rozcieram sobie moją gąbeczką z Nanshi. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Piszcie mi bardzo proszę w komentarzach pod tym filmem, jak spędzacie Sylwestra. Jak spędzacie Halloween oczywiście. Czy powielacie jakieś tam tradycje, czy wychodzicie, czy zbieracie słodycze, czy kupujecie dla dzieciaków słodycze, czy wycinacie dynie, czy się malujecie, czy się przebieracie, no i tak dalej, i tak dalej. Czy wróżby jakieś stosujecie? Także piszcie mi proszę, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja Wam powiem, że gdyby nie dzieciaki, to przypuszczam, że w ogóle bym nawet jakby przeszłoby mi tak mimo uszu, że jest w ogóle Halloween, ale że dzieciaki fisują, wiecie, już słodycze, musi być zapas. Oni już tutaj, wiecie, rano, już jakby mogli, to by już szli zbierać na trick or treat. Ja nie mam jakichś takich, za dziecka też nie mieliśmy jakiejś takiej tradycji, więc nie było u nas czegoś takiego. Po prostu szło się na groby do bliskich i to wszystko. Także u nas tak to wyglądało. Nie wiem, słuchajcie, aż mi się śmiać, chcę sama z siebie, że ja w ogóle się w to bawię. O, dziupinkę tylko tutaj. Kącik oka i wklepuję. Jest konsystencja ich kremowa, jak widzicie, są naprawdę dość ciemne. Dobra, nie muszę bardziej, ponieważ i tak tutaj będę nakładać naklejki. Także tak by wyglądał podkład. Jak na razie jest ok. Nie podkreśla mi tutaj linii, słuchajcie, zmarszczek, linii mimicznych. Ja mam też, słuchajcie, takie delikatne włoski. Jak na razie nie widzę, aby się jakoś osadzał, szczególnie w tych włoskach. Także jak na razie naprawdę spoko. Okej, teraz naniosę sobie ten najjaśniejszy cień. Słuchajcie, tak jak mówię, ja nic nie odtwarzam. To nie jest żadne odtwarzanie, żadna inspiracja. Jasny cień, bardzo taki jasny. On jest wręcz aż taki srebrny. Nałożę sobie najpierw na całą powiekę. Robię to, jak widzicie, palcem. Jeszcze będę musiała się zdążyć. Słuchajcie, będę musiała zdążyć się zmyć. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że to jest świecące. Ale tak jak mówię, to ma być opcja halloweenowa, więc spoko. Teraz tak, nakleję sobie może od razu pod oczy to coś, bo chcę sprawdzić, to jest lewe oko, chcę sprawdzić, co ja wtedy właśnie jakby mogę dodać. O, chyba tak, co? Tak niech to idzie jakoś. No i co, i dodam sobie właśnie chyba ciemną kredką wtedy. Czuję właśnie te takie drażnienie, dlatego... Drażnienie? Chyba będę musiała to jednak dać nieco wyżej. Okej. Ale już coś jest, nie? Już jest jakiś postęp. Nie narysowałam tego, co prawda, ale już jest okej. Teraz wezmę sobie tą brązową kredkę. Nie mam tu żadnej czarnej. Mam czarną. Mam czarną z tego długopisu. Zmieńmy sobie na czarny. Ja już się wykręciłam wcześniej. Ale jeszcze trochę. No i dodam tutaj oczywiście czerni. Jak widzicie, żeby tutaj było faktycznie dość ciemno. Będzie tak mroczno, bo tutaj było za jasno, nie? Zrobimy sobie mroczność. W ogóle jaki komentarz. Jaki opis makijażu, krok po kroku. Robimy mroczność na oko, słuchajcie. Nie wiem, dlaczego skojarzyło mi się to, słuchajcie, ze światem Gosi. Bo tak tłumaczy normalnie, jak ja teraz. Dobra, mamy mroczność. Jest mroczność, prawda? Co z tego wyniknie? Okej, tego już nie używam. No i co? I robimy fiolet na oku. Takim będziemy fioletowym tym czymś. Potem mamy takie coś tylko jeszcze na usta i w sumie nic więcej. Ale tu było takie, widzicie, takie chciałam właśnie fioletowe, takie coś chciałam zrobić. No i później mamy to na usta i ja bym dała mi wszystko chyba czerwone. Byłby takie, takie żywsze, takie. Dajmy fiolet. I nie wiem, czy właśnie zrobię sobie usta fioletem, czy zrobię fioletem. Nie, no w ogóle mi się to nie podoba, zwłaszcza przez ten, Spróbujmy to uratować. Nie podoba mi się ten świecący u góry. I wezmę sobie ten taki bardzo tutaj jasny. W której to paletce miałam taki fajny biały. Naniosę go na samą górę, żeby się tutaj mi tak aż nie świeciło. Widzicie?
Nie chcę tego świecenia tu. Nigdy wcześniej nie brałam udziału w takich makijażach i w takiej zabawie. Napiję się kawę aż z wrażenia, ale podobają mi się te łzy. Podobają mi się. Dobrze, co ja bym jeszcze chciała? Co bym do tego dodała? Może tutaj trochę czerni jakoś? Tylko też chyba pędzelkiem, co? Przez całe oko pociągnę. Taki zarys czerni. Teraz powinnam zrobić chyba czarne brwi. Więc zróbmy bardzo ciemne, straszne, czarne brwi. Też robię tym samym pędzelkiem. Zrobimy sobie taki, o, taki jest trochę skośniejszy. A co? Jest dobrze, nie? Jest strasznie i tak ma być. Okej. Teraz mam ochotę na kontur właśnie, taki... Taki, wiecie. No. Aż taki. Nos. Teraz muszę wziąć sobie tą mniejszą szczoteczkę i to rozetrzeć. Nos chcę sobie zmniejszyć, nie chcę mieć takiego dużego jak mam. Znaczy takiego wąskiego bardzo. Teraz to. Nie wiem, co ja tworzę, słuchajcie. Nie wiem, co ja tutaj robię. Okej. Okay. Czy rozświetlenie sobie dajemy, słuchajcie? Dobra? No to dobra. Okej. Okay. I teraz zastanawiam się właśnie nad ustami. Czy dać czerwone? Ja bym dała czerwone, nie fioletowe. Nie wiem, no zobaczcie. Czy taki fiolet? Taki będzie straszniejszy ten fiolet, co? To zróbmy dwa. No, wie to? Ale to nie jest fiolet. Taki? Nie wiem, po co chciałam taki. No dobrze, i co? I teraz te naklejki mam nakleić, słuchajcie. I tak pojedynczo je trzeba, tak? No dobra. O. I to chyba tu. O. No i teraz te właśnie takie. Takie coś. Dobra, tak odrywamy. No to tak sobie będę przygotowywać. Czekajcie, ten dół. Mam taki coś. Nie wiem, ja chciałam dać czerwone usta. Co myślicie? Wciąż to podtrzymuję, że czerwień na ustach. I jeszcze teraz rzęsy. Czyli malujemy rzęsy. Gdzie jest jakiś... Czy ja sobie wzięłam, słuchajcie... Jeszcze powinnam chyba kredką czarną oko u góry zrobić, nie? No i teraz... I teraz brakuje mi tylko... Czemu ty się odklejacie? Bo mam śliskie usta, dlatego chyba... O, powinnaś być tu. Czekajcie, muszę wziąć jakiś tusz. Fajne to takie, ci powiem. Znaczy ci, wam. A tu se... Jakoś tak. Dobra, teraz maluję rzęsy, słuchajcie. Biorę Bad Girl Bang. Podziwiam te dziewczyny, które się tak malują normalnie na potrzeby filmików, na przykład mocno i później to wszystko zmazywać. To jest tragedia. Na tym tak cierpi skóra, że masakra. Prawda jest olbrzymie poświęcenie dziewczyny. Czekajcie, poprawię jeszcze Troublemakerem z Urban Decay. Dobra. Czekajcie, bo zapomniałam, w którą stronę to idzie. Okej, okay, tą. Dobra, no i co? I taki efekt mojego makijażu. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi podoba się oczywiście bardzo. Teraz pozwólcie, że sobie za chwilę zrobię zdjęcia jakieś na Instagrama. Nie, no jest strasznie, ale powinnam zrobić chyba jednak... no... rzęsy doklejone, takie dramatyczne, czarne i wtedy byłoby ok. Ale naprawdę nie chcę tego robić, bo już czuję, że moja skóra cierpi z tym, co jest. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Oczywiście za odwagę bardzo proszę łapkę do góry. Będę bardzo wdzięczna. Nie no, żartuję, ja sobie robię. Dobra, mimo wszystko. W końcu coś innego. Ale usta wolałabym czerwone. W ogóle nie widać tutaj fioletu. Po prostu są świecące. No, także zdecydowanie wolałabym czerwień,
Ale już teraz jej nie dodam, bo wszystko mi odpada, jak widzicie, poza tylko łzami. Także trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Pa!